RS-28 Sarmat, znany także jako Szatan II, stanowi najpotężniejszą broń hipersoniczną w Rosji i na świecie, zdolną do przenoszenia 10-15 głowic jądrowych na ogromnych dystansach. Żaden kraj nie posiada obecnie równoważnej broni. Ta potężna rakieta o masie 200 ton mierzy 35,5 metra długości i posiada średnicę 3 metrów. Jest w stanie przenosić ładunki jądrowe o masie 10 ton i osiągnąć prędkość do 25 tysięcy km na godzinę, czyli 7 km na sekundę. Jedną z jej charakterystycznych cech jest możliwość manewrowania pocisków w locie, co czyni je bardzo trudnymi do zestrzelenia przez tarcze antyrakietowe. Rakieta może przenosić nawet 10 ciężkich lub 15 lekkich głowic Mirv.